Siemanko, siemanko, z tej strony włączy ostatni element rysunku podbicia, czyli powietrze, więc zaraz wskakujemy w śmigłowiec i odlatujemy. Tutaj jesteśmy w okolicach Bielska-Białej, więc patrzcie dalej, co będzie się działo. Chciałem nagrać końcówkę bicia Lambo, chciałem tutaj pokazać loty, ale zawiesił mi się OBS, oni walnęli szybko, no i w końcu się nie udało. Dzisiaj uni klejnoty w grupie 8-osobowej, udało się ubić, mega. I to tyle, jeżeli chodzi o Gefion, tutaj wchodzę sobie, tego Lambo biję. Jakoś to nam tutaj się udaje ubijać. Chciałem dla was nagrać więcej vloga z helikoptera, ale to był jeszcze taki lot zapoznawczy, zanim jeszcze rozpocznę tutaj szkolenie, żeby móc latać. I się okazało, że w helikopterze są potrzebne wszystkie kończyny do sterowania, bo obydwie nogi, obydwie ręce. Za bardzo tutaj możliwości nagrywania nie było. Nagrałem najważniejsze momenty, najciekawsze, czyli wejście do helikoptera, start, no i trochę tam przelotu. Ale już tutaj jestem, już tutaj wracamy do Margonem, tutaj odnośnie ostatniego live'a. Pisaliście, że jest mało youtuberów z Margonem, być może, nie sprawdzałem. Staram się tutaj gotować te odcinki, ale tak wam wspominałem, odcinki są zazwyczaj już podobne, bo wszystko co się dało nagrać w tej grze już nagrałem. Ale zobaczmy co się tutaj dzieje. O, patrzcie, trójeczka SO. Ciekawe, czy ubiję trójkę. Mam fizyka. Wlaniemy sobie do tego jeszcze jakieś błogo. Może być ciekawie. Spróbujemy. Patrzcie, pojedynczo stoją. No mega. Mega zajawa. Zaraz wrócimy sobie tutaj na czacik planowy. Z nimi lecę. I lecimy z nimi. Co ty robisz? Gdzie ty włazisz? Wybaczcie, musiałem kota wyrzucić i już tutaj z wami jestem. Wracam do dodania. 50% rozpraszająca, diamentowa i leży. Bijemy następnego. O, teraz dwójeczka. Martinus oraz Kusetorku. Czy dam im radę? Powiem wam tak, łowcom zdecydowanie łatwiej się walczy niż tropicielem. Łatwiej jest tutaj dedać. Ubiłem nawet trzech na jednego. O, patrzcie, ten zleciał na podwójny. Zaraz sobie rzucimy trochę umek do wykorzystania. Ciekawe, za ile E2 w ogóle będzie. Robimy dziki zapał. I lecimy z tobą, celny. Unik. Wow. Unik krytyk za 36 tysięcy. No, no. Nieźle. To rozpraszająca. Podwójny. I leżysz. Możemy też tak to ugryźć. Jak widzicie, gra łowcom jest zdecydowanie łatwiejsza niż gra i mamy czwartego do ubicia. Wrócamy na klan
i celny. Popatrzcie, klątwa. No, no. No i znowu klątwa. Co się tutaj dzieje? Unik. Rozproch. Ostatni ratunek mu wszedł. I celny. I też już leży. Trochę więcej HP mi zabrał. Nie uleczyłem. Klątwy mu wchodziły. Ale 4 groby z SO. Pięknie to wygląda. Dobra. Czekam na dwa. Może jeszcze ktoś tutaj się zaloguje z nich. O, jest Kopip. Patrzcie. Kopip i Likele we dwójkę teraz przyszli. Czy będzie więcej grobów? Na pewno grób Kopipa tutaj stworzymy. Czy Likele? Nie wiem. Ma podobny... Dobra, dał wewnętrzny spokój. Ma podobny poziom jak ja. Stąd może być ciężko ich ubić we dwójkę. Więc robimy sobie dziki zapał. Jeszcze nieśmiertelność mu działa, spoko. Aha, szać. O, już kasa tutaj wbija. No to już chyba skończymy na tej E2 na tyle, ale zaraz pójdziemy na kolejną E2. O, już nieśmiertelność się skończyła. Popatrz, leżysz. I już jadę z tobą, Likele, rozpraszająca. O, jeszcze bongo idzie. O, więc tutaj widzę, że lecicie na grubo. Jest tak, błyskawiczny, podwójny. Oh, fuck. Stradzieckie ostrze, nie? Co tu daje? Niszczenie energii. Dobra, więc w każdym bądź razie i tak tyle SO nam się udało tutaj poubijać. To nic, tamta walka przegrana. Lecę dalej. Lecimy na Driadę zobaczyć. Moi drodzy, dzisiaj trochę dodanka w końcu. Tego dawno nie było. Było na odcinkach, bo dodanka jest oczywiście dziennie. I co się tam jeszcze może dziać? Co się generalnie ciekawego w Margonem dzieje? Nic się nie dzieje. Był event na wakacje. Jeszcze mam walutę, zaraz pójdziemy zerknąć też. Co tam będzie dostępne, jeżeli chodzi o nagrody? Zerknijmy tutaj jeszcze Driadę. I zaraz tam polecę. A tutaj... Pusto, Driada pusta. Więc lecimy zobaczyć. Mogę kupić za walutę eventową 28 sztuk. Z questów się udało uzbierać. Co my tu mamy? Kufereczki, dobra, za chwilę wrócimy do kuferków. Co tu ma? Chyba 9. Kamyk 55. No, nie opłaca się dokupywać dublonów, żeby kupić kamyk, po prostu kupię kilka kamyków za smocze łuski. Błoga nie kupuję. Lunety, tepki na różne miejsca. I co ona tutaj ma? Też za smocze łuski sprzedaje. Stroje, dobra. Więc wracamy tutaj. On też za smocze łuski sprzedaje, więc w sumie co ja mam tutaj do kupienia? Nic. Nie mam do kupienia. 28 sztuk dublonów. Czemu tych NPC jest tak mało? Mogę sobie od niego kupić miksa. Nawet na błogo nie starczy. Wezmę miksa. Wezmę faję z wakacji. O, to. No, nawet na to nie starczy wtedy. To weźmiemy faję. Na Magradit, na Ceneum. Ale też nie, 8. 3 mi zostaną. Wartość 5. Masakra. Masakra z tym. Nie wiem, co brać. Dobra. Chociaż mam pamiątkę z wakacji. Dobra, mam pamiątkę z wakacji. Weźmiemy 2, 1, akurat 28. Atkim, miksy dla ciebie. Bo ty lubisz biegać, dedać. Więc dobra, lecimy na pustynię zerknąć teraz. Co tam się dzieje? Fajnie, byśmy smoka znaleźli przy okazji. O, to by było.
Herat się respi, dobra, za chwilę tam lognę. I tak. Dnia. O, dawaj. Lecimy tam zobaczyć. Strzałki w ogóle unikatowe ze skrzyni. Dobre są. I uprzedzając wasze pytania, dlaczego jeszcze nie mam Legii w EQ, jeszcze Morbid nie zalogował się do gry, jest znowu offline od bardzo długiego czasu. Trzyma legendę w depozycie, odwiązana, czeka na mnie, tylko musi się zalogować. O, patrzcie ile ich tu jest. Ale E2 też jest. Kurde, nie dobiegłem. Dobra, 6 na 1 to nie ubije. Może chociaż jednego? Bezinteresowny. Pyk, leży. Bardzo dobrze, tak ma być. No już tutaj nikogo więcej nie ubiję. No już za wysokie levele. No i za dużo ich. 5/300, może bym ubił. O, mam ruch. Zyziak i tak wyzwie mnie. To jeszcze po prostu uprzedzę to wyzwanie. I lecimy. Chociaż miksa będzie musiał zużyć. Chociaż tyle. No, dajesz, bijesz. 48%. Szkoda, że E2 mi się nie udało ubić. Diamentową, proszę. 65%. No, gdybym udało mi się do niej dobiec, byłoby super. Dobra, bijcie. Bijcie, kończymy tą walkę. Dzięki bardzo. Więc ja uciekam sobie dalej. Jak się zrespię, idę jeszcze pogadać. A tymczasem ten odcinek kończę. Miło było was tutaj ponownie spotkać. Miłego popołudnia wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.